20 maja wspominamy błogosławioną Józefę Henrinę Stenmans, dziewicę. Henrina urodziła się 28 maja 1852 roku w wiosce Uessen w zachodnich Niemczech, blisko granicy z Holandią. Była najstarsza wśród siedmiorga rodzeństwa. Rodzinę utrzymywał ojciec, mistrz krawiecki. Była dobrym, posłusznym i pobożnym dzieckiem. Codziennie uczestniczyła we mszy świętej. W wieku 13 lat przyjęła pierwszą komunię świętą. Nie skończyła 8 klasy podstawowej, choć była dobrą uczennicą, gdyż musiała pomagać w domu. Zarabiała jako tkaczka. Mimo nałożonych na nią obowiązków, znajdowała jeszcze czas i siły, by pomagać ubogim i chorym. Wcześniej zaczęła stosować surowe umartwienia. Miała 26 lat, gdy umierała jej matka. Przed śmiercią zobowiązała Henrinę, by opiekowała się rodzeństwem i ojcem. Polecenie wykonała. Wtedy z bólem odmawiała modlitwę. Panie, niech się dzieje wola Twoja, chociaż niczego nie rozumiem. Panie, niech się dzieje wola Twoja, nawet kiedy boli. Bolało, gdyż ten obowiązek opóźniał możliwość wstąpienia do zakonu, czego od dawna bardzo pragnęła. Uczeń, którego przyjął ojciec, zwierzył się, że bardzo pragnie zostać misjonarzem, ale z powodu biedy nie może studiować. Pomogła mu, a on skontaktował ją z księdzem Arnoldem Jansenem, który w pobliskim Stili w Holandii założył Zgromadzenie Słowa Bożego i prowadził dom misyjny, w którym przygotowywał przyszłych misjonarzy. Kiedy już nie była tak bardzo potrzebna rodzinie i po dogłębnym rozeznaniu na modlitwie, zwróciła się do księdza Arnolda z prośbą o przyjęcie do domu misyjnego. Chciała złożyć siebie w ofierze dla dzieła rozkrzewiania wiary. Miała 32 lata. Zaczynała jako służąca w kuchni. Po 4 latach wypełnionych pracą i modlitwą, pod opieką księdza Arnolda, powoli powstawało nowe zgromadzenie służebnic Ducha Świętego. 17 stycznia 1892 roku odbyły się pierwsze w historii zgromadzenia obłóczyny. 8 września 1901 roku pierwsze służebnice Ducha Świętego złożyły śluby wieczyste. Siostra Józefa, tak brzmiało jej imię zakonne, przez wiele lat była odpowiedzialna za formację młodych sióstr, a później jako przełożona generalna z matczyną troskliwością przygotowywała je do pracy misyjnej. Dbała o formację intelektualną, zawodową, a przede wszystkim duchową. Przygotowała i wysłała do posługi misyjnej 50 sióstr misjonarek. Zgromadzenie rozwijało się bardzo dynamicznie. Cieszyła się też z tego, że budowany był nowy klasztor w Stili, jednak jej życie gasło. Cierpiała z powodu choroby płuc. Przez wiele lat życia i jeszcze na łożu śmierci odmawiała modlitwę: Duchu Święty, Twej miłości i uwielbieniu poświęcam całe moje życie. Rano 20 maja 1903 roku poprosiła o komunię świętą. To były jej ostatnie słowa. Zmarła kilka godzin później. Została beatyfikowana 29 czerwca 2008 roku w Statejchle w Holandii. Papież Benedykt XVI powiedział o niej: niech przykład tej błogosławionej prowadzi nas we współdziałaniu ze wszystkich sił w misyjnym zadaniu Kościoła. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Józefę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.